którzy opanowali Dębicę, udowodnili też, że bawić się można w każdym wieku. To było ich wielkie święto. Drugie dębickie senioralia były naprawdę huczne. Po nabożeństwie w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego wszyscy w barwnym korowodzie z wielkimi kwiatami w ręku przeszli na rynek. Tam zaczęła się zabawa. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry. Jestem drugi raz właśnie na tych senioraliach. Jest pięknie. Ja lubię takie imprezy, bo ja lubię śpiewać, lubię tańczyć, lubię ludzi rozweselać, bo chyba mam taką misję, że mam śpiewać, tańczyć, dawać ludziom radość Panu Bogu i to czynię i to robię z wielką przyjemnością. Bardzo dobrze, będziemy się bawić, spędzimy miły czas. Przepięknie, elegancko tak powinno. Tak powinni seniorzy zawsze się zachowywać, zawsze się czuć. W doskonałym nastroju jesteśmy. Bardzo fajnie. Jest to naprawdę wspaniała uroczystość dla nas, seniorów. My jesteśmy tu z Rzeszowskiej 15. Cieszymy się, że możemy mieć takie święto, bo seniorzy są grupą właściwie niedocenianą. Teraz troszkę się o nich zaczyna mówić, ale przecież żeby być seniorami, to myśmy całe życie pracowały. A kobieta, mając rodzinę i pracę, to dużo się musi napracować. A teraz już jesteśmy seniorami, więc należymy do Uniwersytetu Trzeciego Wieku, który działa tutaj już 12 lat w Dębicy. Jestem w zachwycie, przepełniona radością, weselem. Doskonała impreza, chociaż tak nie powinna. Senioralia to tak na wzór Krakowa, juwenalia. Tam dla studentów, a tu dla seniorów. I to jest cenne, bo nie każdemu stawiają pomnik, nie o każdym śpiewają pieśni i nie każdemu urządzają jakieś tam ralie, prawda? A tutaj doceniono seniorów. No ja myślę, że to jest bardzo dobry pomysł, bo seniorzy wychodzą z domu. No nie wiem, jak dzisiaj tutaj będzie w Dębicy, pierwszy raz na takiej imprezie jestem. Ale to jest właśnie jakaś integracja, no nawet z nami. My też jesteśmy seniorzy, no ale fajnie, że takie coś organizują. Oczywiście, że warto. My wszyscy, wszystko, gdzie jesteśmy zaproszeni, wszystko organizujemy razem z koleżankami. Jesteśmy z graną paczką. Lubimy jeździć, lubimy się wystawiać, przygotowywać różne rzeczy. Z miłą chęcią przyjechałyśmy. Głównie przychodzimy z projektem 500+ dla osób niepełnosprawnych. To jest nowe świadczenie, które będziemy wypłacać od 1 października, w związku z tym ruszamy z kampanią informacyjną do seniorów. Nie ma lepszej okazji jak właśnie Dzień Seniora i senioralia, które są organizowane w tym momencie tu w Dębicy, a Dzień Seniora w ZUS-ie, więc zapraszamy przy okazji wszystkich seniorów, żeby skorzystali i przyszli do naszej placówki. To już drugi raz, bo w zasadzie pierwszy raz rok temu zostaliśmy zaproszeni do uczestnictwa w tej imprezie. Bardzo się cieszymy, bo no naprawdę bardzo miłe spotkanie. Widać mnóstwo starszych, ale nie tylko starszych, bo mnóstwo młodych osób. Cieszę się, bo to jest taka okazja na takie pogodne spotkanie, jeszcze wykorzystujące ostatnie promienie słońca chyba tego lata. Także super, no jesteśmy, bo chcemy być. Warto wyjść z domu i wspaniale spędzić czas. Wiek 60+ nie jest żadną wymówką. Taki jest właśnie cel senioraliów. Zachęcenie do aktywnego stylu życia, poszerzenie wiedzy prozdrowotnej i pokazanie, że w Dębicy jest co robić. Ta impreza już wpisała się na stałe w kalendarz. Myślę, że to jest święto wszystkich seniorów. Mamy ich w Dębicy bardzo dużo. Chcemy z nimi być w kontakcie. Chcemy przez różne imprezy ich aktywizować do życia społecznego, bo możemy im tylko zawdzięczać to, że mamy wolną Polskę, że nas wychowali, wyuczyli podstaw życia i za to im trzeba bardzo, bardzo dziękować. Integrować seniorów, żeby oni wyszli z domu, żeby mieli zajęty czas, żeby wiedzieli, że mogą sobie wychodzić, mogą się spotykać, bo wtedy oni czują się lepiej, są bardziej radośni, są bardziej spokojni, mniej chorują, mniej wydają pieniędzy na leki, a zarazem, jeżeli są w dobrej kondycji psychofizycznej, żyją dłużej. Myślę, że po prostu trzeba doceniać pracę, którą wykonali na rzecz na pewno tej społeczności naszej, lokalnej, miejskiej czy powiatowej i w ogóle całej Polski. Pracę, którą wykonują na co dzień, tak jak mówiłem, wychowują naszą młodzież, bo tak to jest w Polsce, że właśnie starsi, mama, tata, czyli dziadek, babcia zajmują się jednak wnukami. Jeśli nie na co dzień, to w weekendy, więc to jest naprawdę ciężka praca. Każdy, kto ma dzieci, wie, jaka to jest ciężka praca, a szczególnie w wieku już, no powiedzmy, seniora,
Tym bardziej jest to jakby wielka sprawa, że się podejmują tego trudu. No i za to trzeba im dziękować. Ja dzisiaj tutaj przybywam w imieniu pani wojewody Ewy Leniart i chciałam podkreślić właśnie słowami pani wojewody, że seniorzy to jest to clue naszego społeczeństwa. Oni mają ogromne doświadczenie i to życiowe, i to zawodowe. I dlatego ten uśmiech, tą miłość do bliźniego, myślę, że na takich imprezach możemy zobaczyć, możemy się zintegrować z nimi i przede wszystkim dla nich coś zrobić. No nie tylko warto, ale trzeba takie imprezy robić, bo to są to ludzie, którzy budowali naszą ojczyznę małą i dużą. Każdy z nich ma wkład, że nasza Polska tak wspaniale wygląda i myślę, że jest to chwila oddania hołdu i podziękować za to, co zrobili w swoim życiu. Ze strony samorządu wojewódzkiego są programy w ramach Komisji Edukacji i Kultury. Te programy są propagowane wśród mieszkańców, wśród starszych osób. Oczywiście są te programy ogólnokrajowe, które są w całej Polsce organizowane. Ta tradycja Uniwersytetu Trzeciego Wieku. A w naszych stronach tutaj przeważnie to są organizacje przy zakładach pracy. Tutaj szczególnie chciałbym zwrócić uwagę na działalność Koła Emerytów Rencistów przy firmie oponiarskiej, która jedno, że skupia ponad 3000 osób, a z drugiej strony tę aktywność zachowuje we wszystkich możliwych sytuacjach, tak uroczystościach państwowych, rodzinnych, patriotycznych. I to jest ten przekaz, który młodzi otrzymują, z którego możemy być zadowoleni. Osobiście uważam, że każda osoba starsza potrzebuje kontaktu, rozmowy, zrozumienia, wymienienia swoich poglądów i takiego szacunku. Oni swój czas chcą poświęcić właśnie w takim spotkaniu. Oni się bardzo angażują. Są to osoby starsze, ale młode duchem. W związku z tym bardzo mnie to cieszy i liczę na to, że w dalszym ciągu będziemy kontynuować takie spotkania dla seniorów, które sprawiają wiele radości i organizatorom, a przede wszystkim wszystkim wspaniałym seniorom. Bo przyjechaliśmy wspólnie z seniorami, gdzie byli głównymi aktorami na Narodowym Czytaniu. Także my te działania wspieramy, mamy stowarzyszenie zawiązane w Kliźnie i generalnie też wiele projektów właśnie realizowane jest w współpracy z seniorami. Koncerty, występy, zabawa i liczne stoiska, m.in. prezentacja dań regionalnych. Tego dnia atrakcji nie brakowało. Konsultacje ze specjalistami to połączenie dobrej zabawy z profilaktyką. Na Dębickim Rynku było co robić. Seniorzy nie mieli powodów do nudy. Muzyka z lat 80. porwała do tańca. Na parkiet zaciągnął również DJ. Na drugie dębickie senioralia zaprosili starosta powiatu dębickiego, burmistrz miasta Dębica, a także dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.